Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces i o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam. Moim gościem jest y, jedyny polski aktor, który zagrał u Quentina Tarantino, Rafał Zawierucha. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, Rafale, ale twoja droga zawodowa jest przykładem na to, że warto być cierpliwym w dążeniu do sukcesu. O proszę, no to, 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 to ciekawe, ale gdzieś tam faktycznie tak sobie w głowie myślę o tym, co się przydarzyło i to, coś się jeszcze przydarzy, mam nadzieję. No nie, ale opowiedz o tym, bo długo grałeś drugoplanowe role, zanim nastąpił przełom, prawda? No tak, tak, ale jak gdyby wiesz, mnie to zawsze ciekawiło zdanie, że nie ma małych ról, są mali aktorzy. Takie wiesz, hasła, które się mówiło często, albo e, jak rodzice do mnie mówili, że co ty z tego będziesz miał aktorstwa, to ja mówiłem, że chociażby m, będę zamiatał e, ulicę przed teatrem. To to będzie przed teatrem. Ja w ogóle się, nic nie rozumiem z tego za bardzo, co mówię, bo to było jeszcze gimnazjum. Ale faktycznie później jak zacząłem dostawać role czy teatralne, czy filmowe, to ja się po prostu cieszyłem, że ja jestem na planie, że ja spotykam się z ludźmi, którzy już znaczą coś więcej, znacznie więcej, którzy mogą być moim wzorem, który mo którzy mogą być moim autorytetem w naszej pracy aktorskiej czy w ogóle w świecie filmu, w świecie teatru i tak też było i takich ludzi spotykałem. Mnóstwo jest tych osób. Ale też apetyt rośnie w miarę jedzenia. Właśnie ja zawsze myślałem, jedz małą łyżeczką, a się najesz. Znaczy nawet jak byłem głodny, no ja wiele, wiele razy byłem głodny, bo się nie przelewało w życiu, więc ale zawsze było tak, że jednak warto było zjeść tę parówkę z serem topionym i iść na imprezę, no. Głodnym. O tym chciałabym z tobą za chwilkę porozmawiać od czasach, kiedy byłeś głodny, ale na razie chciałam jeszcze o tym y, głodzie dotyczącym aktorstwa mm. y, pogadać. Myślę, że dla widzów film Bogowie był przełomem, ale czy dla ciebie coś innego było przełomem w twojej karierze? No dla mnie niewątpliwie była rola y, Zbyszka w Księstwie u Andrzeja Barańskiego i to było dla mnie przełomowe. To było zaraz przy... Okazji przepisu na życie również, yy, gdzie grałem asystenta Poli Olszówki, którą uwielbiam całym sercem. Yy, natomiast Andrzej Barański wybrał mnie do swojego filmu i, i dostałem tam główną rolę u niego. I to było dla mnie takie naprawdę wyzwanie, takie poczucie, co to znaczy być na planie filmowym od rana do nocy, od nocy do rana, i nie tylko dzień, czy tam dwa w miesiącu, ale cały miesiąc. I to była świetna lekcja, to była niesamowita przygoda i takie poczucie, jak gdyby czym tak naprawdę jest aktorstwo, czym naprawdę są rzeczy związane z aktorstwem bycie na planie, praca nad rolą. Pan Andrzej Barański miał o tyle metodę, mogę powiedzieć z całą pewnością hollywoodzką, że dostałem scenariusz w wakacje, kiedy dostałem rolę i powiedział do zobaczenia na planie za trzy miesiące i tyle. I byłem rzucony totalnie na, na ocean bez koła ratunkowego. I, I to było dla mnie wtedy wiesz, ja, był, ja kończyłem wtedy studia. To był 2010 rok. Robiliśmy ten film jesienią. I bogowie byli później już. Bogowie to jest taki film, gdzie ja już dostałem gdzieś tam te pierwsze lekcje z planu, z filmu. Dotknąłem i posmakowałem życia aktora, ale plan filmu Bogowie, no to, no to była taka pełna, profesjonalna, świadoma, mogę powiedzieć na tamten czas już, e, robota nad, nad, nad postacią Cichonia. Przygotowanie się do tej roli e, Cichonia, poznanie się z nim osobiście w szpitalu, gdzie on operuje i gdzie pracuje nadal na Banacha i spotkanie się no z mogę powiedzieć no z moim największym też autorytetem u nas, czyli z Tomkiem Kotem z Piotrkiem Głowackim znakomitym, z Szymonem Warszawskim przecież teraz w naszym szorcie nominowanym do Oscara gdzie występował, więc to było naprawdę świetne spotkanie i ze strony Obsady i ze strony reżyserii, czyli Łukasz Palkowski, i ze strony producenta tego filmu, no, czuło się, że każdy robi film, który nie jest tylko filmem gdzieś tutaj, jakimś powiedzmy na marginesie robionym, tylko czuło się, że to jest kino robione według schematu, można powiedzieć, takiego scenariusza filmu amerykańskiego, hollywoodzkiego, gdzie jest budżet, gdzie jest dobrze napisany scenariusz gdzie jest przygotowanie aktora do roli. Tu patrzyłem cały czas na Tomka Kota, który znakomicie, fenomenalnie przygotowywał się i, i mógłbym naprawdę dużo o tym mówić jeszcze. Powiedziałeś przed chwilą o tym, że grały się w tym filmie, jakby to było Hollywood. To przejdźmy do tego Hollywood, w którym tobie akurat udało się zagrać jako na razie jedynemu z polskich aktorów u Quentina Tarantino. Jak do tego w ogóle doszło? No tak, no to jest historia dosyć ciekawa, którą yy, nawet bym sobie nie wymarzył, ale do której chyba każdy polski aktor chce sięgać w swoim życiu i, i aspirować, żeby coś takiego się przydarzyło i wielu się takie coś przydarza. Już także cieszę się też z tego powodu, że nie mamy już tego poczucia jakiegoś takiego niedowartościowania, niedocenienia jakiegoś takiego wycofania dystansu że a, tam co będę próbował to nie dla mnie albo jak wyskoczę za wysoko to mnie zjedzą. No więc gdzieś tam w tych marzeniach byłem swobodny, no bo marzenia nic nie kosztują. I zawsze sobie tak myślałem i zawsze sobie tak powtarzałem. Więc ta wolność w marzeniach przyświeca mi gdzieś w życiu. Ale mówiłeś też, czy w jednym z wywiadów, że Polacy mają to do siebie, zresztą słusznie, że mają małą wiarę w siebie. A ty mówisz, że w siebie wierzyłeś. Skąd tę wiarę w sobie miałeś? Czy wyniosłeś ją z domu rodzinnego, czy po prostu taki jesteś, że masz no. o sobie dobre mniemanie i wierzysz, że wszystko jest możliwe? No to wynika naprawdę gdzieś z, z domu i to wynika i z, jeszcze z kontaktu z dziadusiem czy z babcią i z pokoleń. Z pokolenia, które było przede mną, które nie miało wielu możliwości, a jednak pokonywało te granice, te bariery, zawsze szanując drugiego człowieka. No i tak gdzieś byłem wychowany. No dla, dla rodziców nie było niemożliwych rzeczy, mimo że faktycznie, no znowu wracam do jakiejś takiej sytuacji, która jeszcze, no zwłaszcza dzisiaj też, jak gdyby doświadczamy czegoś takiego, gdzie no, widzimy ewidentnie ludzi, którzy nie mają wielkich możliwości. Mm, muszą uciekać, powiedzmy, z domu, ale no to pewnie gdzieś tam wspomnimy i o tym, bo to jest dla mnie, przyznam szczerze teraz, temat największy, jeśli chodzi o wojnę, Ukrainę, i, ale też y, w ogóle o ludzkość, o człowieczeństwo. No i te wartości faktycznie były w moim domu i ta wiara rodziców w nas była. We mnie, w moją rodzinę, w rodzeństwo. No więc chyba tak, no później... Ja, ja byłem najmłodszy, więc ja szedłem na przekór też. Ja też się uczyłem dużo od starszego rodzeństwa. Wiedziałem, czego nie robić albo jak robić, żeby to mi się upiekło, uszło na sucho, uszło na gładko. Nie zadowalałem się jakimiś łatwiznami, a, a, chociaż zdarzały się takie rzeczy, że, że gdzieś tam po prostu mi się nie chciało i udawałem, że, że mnie chło, głowa boli czy brzuch boli. No, ale to miałem określony też cel. Jeśli chodzi o wiarę w siebie, o to, żeby nie bać się tych marzeń, o to, żeby gdzieś tam stawiać sobie te cele i nawet nie, to, nie chodzi o to, żeby do nich gdzieś tam dochodzić, ale, ale żeby je mieć po prostu, no to gdzieś to, to zaczęło się u mnie dziać tak w liceum, mogę powiedzieć, tak trochę bardziej już świadomie, że, że faktycznie te cele sobie stawiałem. Takie, gdzie poznawałem Hollywood, gdzie poznawałem filmy, gdzie oglądałem zemstę. Marzyłem już o tym, żeby zagrać Papkina, bo wtedy widziałem fenomenalną rolę nie tylko Romana Polańskiego jako Papkina, który jest tam Papkinem, ale, ale i, i, i Gajosa, i, i innych aktorów. I przecież tutaj Klarę grała znakomita Agata Buzek. Wtedy to było dla mnie jakieś no, odjazd. No, ja byłem w liceum i marzyłem o tym, żeby kiedyś zagrać Papkina. A ja poznałem prawie wszystkich już z tej obsady, no łącznie z reżyserem z Andrzejem Wajdą, nieżyjącym już niestety. A jak się udało zrealizować marzenie o Hollywood? Chciałam cię zapytać o wrażenia z tamtych chwil, o wspomnienia z tamtych chwil. Jak Nie. się wtedy czułeś? Wtedy sobie pomyślałeś, kurczę, jednak osiągnąłem chyba sukces, skoro stoję razem z Bradem Pittem w Hollywood na czerwonym dywanie? Nie, w ogóle tak nie miałem, miałem wręcz przeciwnie, miałem ok, jestem w miejscu, gdzie powinienem być, po prostu, natomiast największe przeżycia, jakie miałem, to na planie, grając z Bradem Pittem, grając z Leo DiCaprio i grając z Margot Robbie no to i dostając uwagi od Quentina Tarantino, więc to były dla mnie największe przeżycia, które tak naprawdę, no powodowały, że łzy napływały do oczu i tak naprawdę wracałem do, do pokoju, do mojego apartamentu i to przeżywałem na, ro, na nowo, jeszcze raz, jeszcze raz i w ogóle to były jakieś hardkory. Pisałem sobie pamiętniczek <laughs> każdego dnia. Na, na, natomiast jeśli chodzi o czerwony dywan, no to, to oczywiście to jest przeżycie, to oczywiście jest szał, ale naprawdę uwierz mi, że to jest branżowa impreza, po prostu to jest branżowa impreza dla całego świata. Cały świat na to patrzy, ale ludzie tam się świetnie bawią i, i, i każdy, kto tam jest, wie, czemu tam jest. Najważniejsze, znaczy, nie wiem, czy się dobrze wyrażę, ale coś takiego jest, że ja nie miałem potrzeby bycia tam. Ja nie miałem czegoś takiego, że jest, ja teraz muszę zrobić wszystko, żeby tam być, żeby uścisnąć, żeby zrobić zdjęcie sobie z tym czy z tamtym, wiesz, o Jezus idzie, idzie, o Boże, idzie Quincy Jones, Jezus, Maria, muszę z nim zdjęcie zrobić albo, jejku, tu wygrało Parasite film, no Brad Pitt tylko dostał statuetkę, no to nie, to teraz muszę jakby nie miałem czegoś takiego i patrzyłem na nich, jak oni się zachowują. Jeżeli oni przynależą już poprzez pracę ogromną, do której ja też chcę dążyć, jakby chcę też pracować tyle, ile Leo, czy, czy, czy Brad Pitt, czy Margo, która znakomita jest, znowuż mówię, no to oni wiedzą, ile roboty w to włożyli, oni wiedzą, jakim kosztem to zdobyli, ile ciężkiej pracy poświęcili, żeby tam być, i widać wyraźnie, że tam nie załatwia się spraw poprzez, a ja znam tego, to ten nie zna, to ten nie weźmie, dobra. Kim jest twój ojciec? A, no to jak twój ojciec jest aktorem, no to dobra, to weźmiemy cię, no bo przecież ojciec, aktor taki wspaniały. W Stanach się o to nie pyta w ogóle, wiesz. Jak gdyby też mam znakomitego przyjaciela, mogę tak powiedzieć, Andrew Cooper, który jest fotografem na planie filmowym i teraz też się z nim spotkaliśmy. I też mi powiedział, że jak gdyby jego nigdy w życiu nikt nie zapytał, kim jest jego ojciec. Czyli w Stanach broni się tylko talent? No, myślę, że talent i i chyba osobowość? Po prostu. W Hollywood każdy jest aktorem. Idziesz do knajpy, kelnerka jest aktorką Albo kelner jest piosenkarzem yy, Idziesz ulicą yy, Brada Pita spotyka ktoś O cześć, co robisz? No ja jestem, ja piszę scenariusz O, znakomicie, no, ja jestem aktorem Biegniesz sobie w parku Idziesz sobie na, na hike I yy, spotykasz producentów filmowych Idziesz z kumplem, który jest drugim reżyserem Który właśnie pracuje dla Netflixa yy, Jakieś filmy robi nowe teraz A był raptem pierwszym Czy drugim tam asystentem reżysera sera w jakiejś produkcji. No a ja tam, ja tak naprawdę tam byłem aktorem z Polski. Ja byłem aktorem z Polski na planie. I zresztą taką rozmowę miałem z Bradem Pittem na lotnisku, kiedy kraliśmy nasze wysiadanie z samolotu, gdzie brat Pitt się zgotował, bo mu wózek się zablokowało ścianę i on mówi do mnie: Ty, ale poczekaj, ale ciebie wzięli jazz tak, tak po prostu z Warszawy? Ja mówię: no, po prostu mnie. Mówię, ale jak, no jakby nie mieszkałeś tu nigdy, nie byłeś tu wcześniej? Mówię, nie, nie byłem tu wcześniej. Mówi, co ty? Wiesz, uśmialiśmy się z tego nawet, no ale tak faktycznie było. Kończąc, jakby to chcę ci powiedzieć, że cieszę się z tego, że nie muszę być zależny tam od kogoś, że nie musiałem, jakby. Ja nie lubię na siłę gdzieś wchodzić. Ja nie lubię się wpraszać, nie lubię, jak, jak wiesz, jakby wciskać się oknem, jak mnie wywalą drzwiami. Chociaż, jeśli mam cel, to do niego dążę. Ale, ale wiele razy miałem tak, że dobra, no czegoś nie zrobiłem, czy czegoś nie wygrałem. Okej, okay, no to nie jest dla mnie. No i już, jakby. Co tu więcej? Jest, życie jest takie piękne, że życie jest poza aktorstwem takie piękne dla mnie. Ja tak w ogóle lubię, wiesz, kontakt z drugim człowiekiem. Z... A kto jest twoim mistrzem w zawodzie? Wspomniałeś o Tomku Kocie, ale jestem ciekawa, czy tych mistrzów masz więcej? Mam. Mam, mam, mam ich. Na pewno to był Zapasiewicz, na pewno to był profesor, który uczył nas z pasją jego historia, jego zawodowstwo. No, wiesz, ci ludzie odchodzą niestety, a aktorów przybywa. Myślę, że warto, żebyśmy po prostu pilnowali jakieś, jakiegoś poziomu, jakiegokolwiek, ale żebyśmy pilnowali poziomu. Zapasiewicz nas uczył cały czas w szkole teatralnej. On był na zajęciach. On naprawdę był na zajęciach, mimo że pracował i w filmie, i w teatrze, i w radiu. Nie było czegoś takiego, że odwołuje i prosi asystenta o, 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 wiesz, o prowadzenie zajęć. No dzisiaj podobno tak się zdarza. Nie wiem, nie uczę w szkole teatralnej. Chciałbym kiedyś uczyć studentów. Ja w ogóle lubię innym dawać uwagi, które powinienem sobie dawać. Dlatego mówię właśnie o tym spotkaniu ostatnio z licealistami w klasie mojej siostry syna. Bo są znakomici, ale widać, że ile potrzebują rozmowy, widać, ile potrzebują takiego kontaktu, jeszcze zwłaszcza teraz po tej pandemii, po tym wszystkim, że wszystko było wirtualne, wiesz, i, i, i jak bardzo się zmieniały emocje w ogóle. No to mówisz, że kwestie emocjonalne ciebie interesują mnie też, no bo aktorstwo polega na tym, żebyś przekazała emocje. Pani Maja Komorowska, która też znakomicie nas uczyła, do czwartej rano, kiedy mówiła, no dobrze dzieci, czwarta rano, do no to już teraz nie próbujcie iść spać. Jutro się widzimy o dziesiątej. No, dobrze, aha, jeszcze papierosek i do łóżka. No, no była fenomenalna, wiesz, no to, to później jak trafiłem do teatru współczesnego, no to moje pierwsze spotkania z ludźmi tam, Krzysztof Kowalewski, pan Damiński, a Przoniak, który też mnie uczył, Wojciech, Borys Szyc, który wtedy grał, próby były płatonowa. Agnieszki Glińskiej, pani profesor, która później uczyła w szkole na początku. Taki byłem, czułem, że jestem taki w ogóle no jak byłem tam studentem, a tu takie nazwiska, wiesz, no to ja po prostu przyklejony do ściany chodziłem, ale później mówię sobie, a co? Przecież ja jestem jednym z nich też w teatrze. I dlaczego ja mam się nie wiem, chować czy coś? więc później, później były, no to, to ciekawe czasy były w teatrze współczesnym, który uwielbiam i, i mam nadzieję, że niebawem uda mi się wrócić do teatru i, i pracować w teatrze, bo, 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 bo tak się złożyło, że ostatnie lata dużo byłem w filmie, ale, ale bardzo bym chciał też do teatru sobie powrócić. No i Tadeusz Łomnicki, którego nie poznałem nigdy. Natomiast uwielbiałem go jako aktora z historii, no i pisałem też pracę magisterską o nim, aktor, który no poświęcał całe swoje chyba życie zawodowi, aktor, który jakby znał angielski właśnie, a propos, albo jakby się nie bał akcentu. No to, to tak jak pan Jerzy Hoffman powiedział do mnie kiedyś, że no on to byłby, kurde, jak Marlon Brando, to byłby mistrz. A jeśli chodzi o zagranicznych, to, to dla mnie to fenomenalny jest oczywiście Al Pacino, oczywiście Leo DiCaprio. Chciałbym kiedyś gdzieś tam dochodzić do takich poziomów, do takiego, do takiego perfekcyjnego bycia naturalnym, bycia luźnym, bycia swobodnym, ale to widziałem, jak oni pracują. I widziałem, że to są normalni ludzie, którzy po prostu nie boją się, nie nie boją się pomyłki nie boją się wstydu nie wstydzą się wstydu nie wstydzą się innych nie boją się co powiedzą inni bo tam nie oceniasz drugiego człowieka tak jak u nas często a w życiu kto jest twoim mistrzem? Hmm, hmm, hmm. w życiu słuchaj są na pewno patrz no ja mam 35 lat ale myślę, że dalej to są rodzice dalej to są, to jest dziadziuś dalej to są ludzie chyba którzy pielęgnują wartości i, i nie zmieniają zdania Teraz, kiedy powiedziałeś o rodzicach, to już jest moment, żeby przejść do rozmowy o twoim domu rodzinnym, który był bardzo mhm. nietypowy, prawda? Tak, był nietypowy, był pełny emocji. Wiesz, to w ogóle teraz nie wiem, jak tak rozmawiamy, to jest dla mnie jakaś też abstrakcja, bo tyle się wydarza ostatnio, a ostatnio byłem w domu trzy dni temu. Rodzice skończyli już prowadzić rodzinny dom dziecka, a nadal dzieciaki są w domu jeszcze zostali, no bo jest dom otwarty, więc niektóre dzieci zostały. Dom jest otwarty dla ludzi, ludzi z Ukrainy, którzy teraz też mieszkają u moich rodziców, którzy mieszkali też u mnie. Ile miałeś lat, kiedy twoi rodzice postanowili, że założą rodzinny dom dziecka? 16. Byłem w gimnazjum. Byłem w gimnazjum w momencie przemiany emocji, buntu, hormonów no i oczywiście się buntowałem oczywiście gdzieś tam nie zgadzałem się na to ale zostałem sam w domu no rodzice mieli duży dom no to co będziemy sami tam mieszkać no, nie, no dawaj a u rodziców zawsze taka potrzeba była jeszcze od mamy jak była mała to jeszcze oni mieli z kolei jej rodzice wzięli dzieciaki od ludzi obcych którzy zmarli do domu i tak, jak gdyby to chyba poszło dalej. Chodziłem z karteczką, chodziłem, że się buntuję, że się nie odzywam do nikogo. Później kończyłem gimnazjum, byłem przewodniczącym gimnazjum, ale zdegradowali mnie za zachowanie i za jakieś tam wtopy. Wiesz, no, próbowałem zwrócić na siebie uwagę. No, nagle masz. Ośmioro obcych w domu, którym się poświęca jedzenie, którym się poświęca mm, przestrzeń w domu, którym się rozbudowuje Twój dom po to, żeby mieli gdzie spać, gdzie, gdzie żyć, którym się tak naprawdę służy 24 godziny na dobę i nie możesz ich okrzyczeć, nie możesz ich klapsa, bo to jest nielegalne, bo to jest zabronione, bo to nie są twoje dzieci, nie? A ja mogę, czyli ja mogę na nich krzyknąć, bo mi nikt nie zrobi nic, więc jak gdyby te relacje nam się docierały bardzo, ale ja też pomagałem rodzicom później, też brałem te dzieciaki i odbierałem ze szkoły. Moje siostry, pamiętam, zawsze je brały na wycieczki, później mój wujek zabierał je za granicę, mój brat zabierał je też, i one stały się po prostu naszym naszą rodziną. Te dzisiaj chyba w sumie nie wiem, 24 istnienia ludzkie. Jesteście cały czas w kontakcie? Jesteśmy nawet, wiesz, co muszę wam powiedzieć, muszę tobie powiedzieć, że wczoraj się tak ucieszyłem, bo zobaczyłem na Instagramie ich stronę Sisters for, for Love. Nie pamiętam, jak one się nazywają, ale na pewno opublikuję to u mnie i Ci pokażę, bo Edyta i Ewelina to są siostry, które są od nas u, od początku u nas. I teraz słuchaj. No, w ogóle, no, to jest dla mnie ekscytujące, bo zaczęły robić z żywicy różne rzeczy, podstawki, pod świeczki, mm, na przykład jakieś dłonie na biżuterię. No, w ogóle żywica epoksy, epoksynowa? Jest? epoksydowa epoksynowa? Tak? Epoksydowa, tak. No jakby dopiero, wiesz, to odkrywam. Nie myślałem o tym że o tym powiem, ale no wiesz, no to mnie tak zaskoczyło i tak zbudowało, a jednocześnie uważam, że trzeba o takich rzeczach mówić, bo one nie miały łatwo w życiu, a mimo to Osiągają naprawdę niesamowite sukcesy. I to może być wzór dla niejednej dziewczyny, która dojrzewa i dorasta. No wiesz, jeśli trafiły do domu Twoich rodziców, to już w całej tej trudnej drodze miały chociaż troszeczkę łatwiej, myślę sobie. Ale myślę, ale... że takich ludzi jest dużo na świecie dużo w Polsce wiele osób jest takich, domów jest takich, rodzin myślę sobie i myślę, że trzeba być odważnym w tym. Jakby, jakby u nas nie zostawiało się nigdy dla siebie, u nas zawsze się dawało innym. U nas zawsze było tak, że jak wiesz, mama gotowała obiad. No to ten obiad był, bo przyjedzie jeszcze ciocia, bo przyjedzie jeszcze wujek, bo przyjdzie jeszcze ksiądz, bo przyjdzie jeszcze sąsiadka na wieczór, a jeszcze w poniedziałek to może ktoś, ktoś będzie przyjeżdżał i wejdzie, a jeszcze bezdomny w przyszedł. W międzyczasie to jeszcze jemu się da jeść. Chciałoby się <noise> powiedzieć, że jeszcze się ktoś zawieruszy. Zawieruszy, dokładnie. No dobrze, ale ta decyzja rodziców o założeniu rodzinnego. Nie, domu nie, nie dziecka... ci za bardzo tutaj. Nie, gadasz wspaniale. Tylko chciałabym jeszcze, żebyś powiedział mi, jak ty odebrałeś tę decyzję rodziców o założeniu rodzinnego domu dziecka, bo ona mi się wydaje równie piękna, co niezrozumiała w momencie, kiedy ma się czwórkę własnych dzieci. To jest no, naprawdę duży wysiłek wychować dwóch chłopców, dwie dziewczyny. I skąd się bierze taki pomysł, żeby jeszcze swoje y, siły fizyczne i emocjonalne zaangażować w wychowywanie kolejnych, Dwadzieścioro czworo. Tak. Powiedzmy. <laughs> ja myślę sobie z mojego punktu widzenia, no u nas było tak, jak powiedziałem, że zawsze ten dom był otwarty, ale podam ci przykład. Jak ja byłem dzieciakiem, jeszcze przed tym, jak rodzice założyli dom dziecka, to brali na weekendy dzieci z domu dziecka do nas. Na ferie, na weekend brali rodzeństwo takie, które do nas przyjeżdżało i żyło tak jak my, i to byli nasi znajomi. Znaczy, mówię nasi jako młodych ludzi, jako dzieci. Nie było czegoś takiego, czy denerwujecie to, czy nie denerwuje, czy chcesz. To są rodzice, to są ich decyzje. To było u nas normalne. Jakby rodzice mówili o tym, oczywiście, że ten, że to są, ale tłumaczyli nam, to są dzieci biedne, to są dzieci z domu dziecka, które nie mają rodziców. Wiesz, to jest budzenie empatii, to jest to, co uczysz się w szkole tak naprawdę. Egzystowania z innymi dziećmi, z innymi ludźmi. I abym to porównał do takiego czegoś, ja ich tak, ja ich lubiłem. Oczywiście bawiliśmy się razem i w ogóle. I, i, to były, I biliśmy się nieraz razem, i śnieżkami się biliśmy, i, i, i jakieś tam y, y, sprzeczki były między nami normalne, no tak jak wśród dzieci. Ja pamiętam taką sytuację, że oni przyjechali do nas kiedyś na weekend, tak samo, na ferię bodajże, budowaliśmy razem bałwana, lepiliśmy bałwana razem i któryś tam strącił, myśmy się pobili, on płakał, ja płakałem, i nie było różnicy w traktowaniu. Nie było, że ja jestem synem rodziców, to ja mam ulgę, a oni są obcy, no to ich trzeba okrzyczeć, bo jakim prawem? Nie było czegoś takiego. Jakby kto zasłużył, kto zawinił, nie? jakby kto jest kto, no, jakby pogodzić się proszę i, i dalej się bawić. Natomiast powiem Ci, chyba tak sobie to rozumiem trochę, że jeżeli nie mam jeszcze dzieci, pewnie to przede mną mam nadzieję i bardzo chcę, natomiast wydaje mi się, że tak jak rodzice projektują na dzieciach różne swoje niespełnienia, niespełnione marzenia, albo wręcz przeciwnie, pokazują dzieciom świat, podróże, zamiłowanie do jachtu, zamiłowanie do jazdy na nartach, tak jak nam rodzice wpajali od, od małego, jeździliśmy na narty. To myślę sobie, że tak samo uczy się dzieci po prostu tego, że w domu są inne dzieci. Jakby, no ja tak to rozumiem trochę, wiesz? Że to, co rodzice cię uczą, jak gdyby od młodu, czyli te wszystkie powiedzenia, czym skorupka za młodu nasiągnie i tak dalej, no to myślę, że chyba to jest. No i dzisiaj, wiesz, dzisiaj znowuż widzisz, wracam do tej sytuacji. Jak gdyby jestem. Naprawdę, ja, ja mam łzy często, jak ja o tym mówię i jak o tym myślę, co się dzieje na Ukrainie, w Ukrainie i co się dzieje w ogóle z tymi ludźmi i z tymi dziećmi, i z tymi osobami, które przyjeżdżają do nas, ale jestem, no jestem, wiesz, no tak, tak szczęśliwy mogę powiedzieć, że jestem Polakiem dzięki tej postawie, którą prezentujemy. I tę postawę widać na całym świecie. Mam wrażenie, że niektórzy nie chcą tego widzieć, ale nie u nas. Może u nas też zdarzają się takie osoby, nie wiem, nie chcę o tym mówić, bo nie o to chodzi, żeby kogoś obwinia, a ty tak powinieneś... Te... Nie ma czegoś takiego, że od... ja pomogę więcej niż ty. Ale na pewno trzeba mówić o ludziach, którzy udają, że tego nie widzą, albo udają, że tego nie ma. No bo to jest. Jeżeli obejrzałem galę Oskarową ostatnio i raptem parę, parę gwiazd o tym powiedziało, wiesz, no, Benedict Cumberbatch, no ale... Ale wiesz, a no, inni udają, że tego nie ma, no to jak gdyby kim my jesteśmy jako ludzie, wiesz? Jeżeli nam jest blisko na, na księżyc i chcemy być blisko w kosmosie, a jest nam daleko do, do ludzi, którzy cierpią, no kurczę, wiesz? I t, niestety, ale to widziałem w Stanach też ostatnio, jak gdyby też nie, 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 nie boję się o tym powiedzieć, nawet nie myślałem, że będę o tym też mówił, ale widać wyraźnie, jaki jak COVID spowodował jakąś nieczulicę na, na drugiego człowieka. Jak widać, że ludzie sobie nie radzą, jak widać, że ludzie się boją do drugiego człowieka podejść, bo zaraz cię oskarży o molestowanie i tak dalej, wiesz, i, i w ogóle a czemu ty do, na mnie patrzysz? Ja się czuję niekomfortowo. No i sąd, proszę bardzo, od, odszkodowanie. Ja cały czas na ciebie patrzę, ale nie do końca cię widzę, mama minus 3. <grym, <grym, ja też Nie mam, pozywaj mnie, ja proszę. Ja też mam zawę za w roku. <grym>, ale słuchaj, jeszcze wracając do tego twojego rodzinnego domu, czy dzisiaj wspominasz te lata spędzone wspólnie z dziećmi z domów, dziecka z sentymentem, czy jesteś rodzicom za to doświadczenie wdzięczny, czy nie do końca? No, nie wspominam, to cały czas jest w moim życiu, więc nie mam jeszcze czego wspominać. Może jak, może jak umrę, to będę wspominał, nie wiem, ale jestem wdzięczny bardzo im za to i to była, no to, to jest, wiesz, to jest największa lekcja i... Nas uczył tego dziadziu, żeby szanować drugiego człowieka, żeby podzielić się kromką chleba, którą masz ostatnią. To wynikało pewnie z wiary też, z religii, ale myślę, że nauczyło mnie to takiego... Uczy mnie to chyba cały czas. O, może tak, bo ja mam problem z cierpliwością. Ja jestem niecierpliwy bardzo. Ja lubię życie, lubię człowieka, ale ja jestem niecierpliwy i myślę, że... Gdzieś to widać było, że rodzice chyba uczą mnie w tym wszystkim cierpliwości, mimo że, mimo że nie było im łatwo, bo to naprawdę są, są osoby, które są no, trudne emocjonalnie do wychowania, to jednak widziałem no, naprawdę stoicki nieraz spokój rodziców, no ale też nieraz widziałem ile, ile ich to kosztuje i teraz widziałem, też nieraz widziałem ile nerwów ich to kosztuje i ile razy puściły im te nerwy. Ale chyba to wszystko mnie nauczyło życia, po prostu takiej prawdy w życiu żeby się nie bać emocji, żeby się nie bać przeżycia czegoś. Ale myślę, że do tego wszystkiego dołożyłem jeszcze swoje czyli jeszcze większe rozmowy, jeszcze więcej takiej swobody, dawania dziecku, dawania drugiemu człowiekowi. Chociaż nie ma wolności bez granic, uważam. No, nie wiem, może ktoś ma inne zdanie, ale nie ma czegoś takiego jak wolność bez granic. Artysta, malarz, powiedzmy, maluje obraz. Może na nim namalować wszystko, ale ma ramę i poza ramę nie wyjdzie. No chyba, że na ścianę mu się maźnie. Czy powtórzyłbyś ten model rodziny w swoim życiu? Bardzo trudne pytanie mi zadałaś teraz. Bardzo trudne i powiem ci, że jesteś pierwszą osobą, która o to zapytała. No, odpowiedź na to pytanie czuję, ale, ale, ale jeszcze chyba nie powiem tego. To w takim razie wróćmy do tego momentu, o którym mówiłeś, kiedy masz 16 lat i trafiają do. Waszego domu, dzieci z domu dziecka, a ty musisz, jak wspomniałeś kiedyś hmm. w jednym z wywiadów, stać się szybko dorosły i zarabiać na siebie. I nastają dla ciebie trudne chwile w życiu. No, wiesz, ja to mówię trudne. Kiedyś było trudno. I tak nawet ostatnio z moim przyjacielem, właśnie ze Stanów, z Januszem, artystą, malarzem Maszkiewiczem z grupy Krak. Rozmawialiśmy teraz i z moją narzeczoną na, na kolacji. Co to znaczy trudne? No, kiedyś było naprawdę trudno. Wsiadało się w malucha i trzeba było zaplanować wizy, paszporty, żeby pojechać gdziekolwiek za, za kurtynę i za, zobaczyć świat. Paszport, który dostawałeś na chwilę, który musiałeś zwracać mm, pomarańcze na święta zdobyć cokolwiek nic nie było. Jakby, no, to jest dla mnie trudne, wiesz. Oczywiście przyszły dzieciaki do domu. No jest trudno, no bo, no bo masz dużo ludzi w domu. No ale tak jest, jak gdyby no, rzeczywistość, czyli tu i teraz, obserwacja i przy, nieprzyzwyczajenie się, a przystosowanie się, może bym tak powiedział. Jak gdyby tak jak wiesz, jak, jak masz drzewo na pustyni jakimś cudem rośnie, no przystosowało się do tego, żeby musieć głębiej korzenie. Ale wspomniałeś o tym, że musiałeś pójść do pracy, że nieraz byłeś głodny. Ja nie musiałem, ja chciałem. No bo ja chciałem zarabiać. No moja pierwsza praca to była konferancjerka, za, za którą dostałem 100 zł z moim nauczycielem od geografii. I prowadziłem Papa Dance tam śpiewał, a ja prowadziłem festyn gdzieś tam, wiesz, pod Cedzyną. Później jeździłem w wózku sklepowym i sprzedawałem pakiety telefonii komórkowej i krzyczałem za jedyne 29 groszy masz tam minutę czy coś. I się wydzierałem. To jeszcze było w liceum. Jeździłem za granicę do pracy, pojechałem raz do mojego brata do pracy, jak już byłem w Krakowie, bo Poszedłem do Krakowa, bo się nie dostałem do szkoły teatralnej. Za pierwszym razem poszedłem na prywatne studia. Rodzice dawali mi 1000 zł na miesiąc. Szkoła i mieszkanie. To było 400, i 400 zostało mi dwie stówy na miesiąc. Także wiesz, był, była jazda bez trzymanki, ale najlepsze imprezy, wiesz. Najlepszy czas. Dwie stówy, słuchaj, to było kupę szmalu wtedy. No to Kiedyś kanar mnie zatrzymał, nie miałem biletu, i, <grywka> i dałem mu łapówkę. Złoty 49 w Krakowie. <laughs> Ale faktycznie, po pierwszym roku prywatnej tej szkoły, tam zacząłem grać w teatrze, zacząłem zarabiać pieniądze za spektakle, za bajki. Zaprowadzenie imprez, zabycie Mikołajem, zabycie kogutem na placu Wolnica i rozdawanie dzieciakom jajek, yy, pisanek i w ogóle, wiesz, i, i, i takie rzeczy, czy tam byciem bolkiem i lolkiem na jakimś innym festynie. Po operacji nosa na przykład, po operacji tej yy, przegrody, nie przegrody, tylko małżowiny, bo robiłem sobie wypalanie małżowiny nosowej, bo mi tak kazali w szkole. Nic się nie zmieniło w moim głosie. No w każdym razie... Yy, ale ja to chciałem, no i wtedy zacząłem zarabiać w zawodzie, zacząłem zarabiać pieniądze ogromne dla mnie wtedy, no bo kurczę, no wiesz, no 400 złotych mieszkanie, 400 złotych szkoła, a mnie, ja miałem trzy razy tyle pieniędzy dalej. I, I pieniądze odkładałem sobie do Norwida, czyli do książki, miałem książkę Norwida, poezję Norwida, bo byłem po Norwidzie, bo jestem z liceum Kielc Norwid, więc e, za każdym razem jak coś zarabiałem, czytałem jakiś wiersz sobie. Norwida, uwielbiam Norwida. No jakby to był, to był też dla mnie taki inspirujący człowiek, właśnie na życie. Natomiast wracając i kończąc zarazem, no zacząłem zarabiać te pieniądze i się cieszyłem, że zarabiam. Cieszyłem się, że mnie stać na coś, ale marzyłem o tym, żeby się dostać do szkoły teatralnej. Ale jednocześnie miałem plan B, plan awaryjny. Co zrobić, gdybym się nie dostał? I tak bym był aktorem, bo miał dyplom aktora, i tak bym grał w teatrze. Dostałem nawet e, propozycję grania w Krakowie w teatrze. Jaki był ten plan B? plan B właśnie był zostać w Krakowie i grać w teatrach. I grać w filmach. Grałem nawet w jednym takim kryminalnym serialu, do którego też mnie zaprosili, żebym grał główną rolę, ale ja wtedy z satysfakcją powiedziałem, no przepraszam, słuchajcie, ale dostałem się do szkoły teatralnej, do Warszawy. To może przejdźmy do y, kobiet w twoim życiu. Hmm. Jeden z twoich znajomych powiedział, że Masz szczęście do, nie lubię tego słowa, ale mm, użyję go, bo to cytat, do fajnych kobiet. Oho. Czy ty się z tym Oho. zgadzasz? Mój znajomy takie rzeczy powiedział, no proszę. Fajnych, fajne, też nie lubię tego słowa fajne. Yy, słuchaj, no nie wiem, teraz jestem z najwspanialszą kobietą moją narzeczoną i bardzo z tego powodu się cieszę. To może no, zapytam co? tak, jakie twoje cechy sprawiają, czy sprawiały, że te, yy, powiedzmy, fajne kobiety interesowały się tobą? Mną się nie interesowały kobiety. Ja chciałem, żeby się mną interesowały, ale ja byłem chyba za bardzo... Inaczej, może... Ja byłem w liceum chyba za bardzo ode oderwany, bo ja właśnie w liceum lubiłem Jacques'a Brel'a, lubiłem, <grymne> wiesz, Norwida <grymne> i teatr. No to wtedy nie było modne, wiesz, w liceum. W liceum to było modne bardziej późno. browar, Słuchać rapu, nie wiem, zwiać z lekcji na no ja. Ja się nie ograniczam do czasów licealnych w moim A, pytaniu. Mówisz no jeszcze później. No, jeszcze później to już było, jeszcze później. No, jakie cechy? No nie wiem, jakie cechy. No to musisz też pytać innych ludzi. Nie wiem, no ja, ja lubię. No tak. jesteś niecierpliwy, to już powiedziałeś. Tak. Jesteś pamiętliwy. Tak, jestem wagą w ogóle. I waga jest znakomitym znakiem, uważam. Ale też jest znakiem takim trudnym do, do obsługi. Wadze nie można zabraniać czegoś. Może to też jest jakaś wskazówka albo wytłumaczenie, że jeżeli... Ja lubię, ja lubię wolność, ja lubię improwizację, ja lubię spontaniczność, która w życiu moim funkcjonuje codziennie właściwie. Ja jadę samochodem i nagle skręcam sobie nad Wisłę i idę sobie na spacer albo podjeżdżam na Plac Zbawiciela i sobie siedzę w aucie i coś czytam. Dzisiaj nawet tak zrobiłem. A dzisiaj na przykład przyszedłem do ciebie wcześniej jakby, bo chciałem sobie posiedzieć tu. To ci przeszkodziłam, bo też przeszłam wcześniej. <laughs> Czyli jesteś jednym słowem facetem z fantazją? Nie wiem, chyba tak, no. Fantazja, no lubię fantazjować. To tych by się zgadzało, no bo te marzenia to wszystko. Gdzieś teatr to kształtował, że można być kimś innym, że można fantazjować, właśnie. Że można sobie wyobrażać świat, którego nie ma, który nie istnieje. Że mogę być w tym świecie kimś najlepszym albo najgorszym bez, bez, e, bez konsekwencji żadnych. Że mogę na 100% kłamać i nikt mi nic za to nie zrobi, nie? W dzieciństwie dostawałem kary za to, że kłamałem, ale tak świetnie kłamałem, że rodzice nie wiedzieli, czy kłamię, czy nie. Nie wiedzieli, czy ja zepsułem w samochodzik, czy, czy ktoś inny jednak. Ale myślę, że ja lubię dowcip też i zawsze lubiłem żarty. I moja rodzina też jest taka dowcipna i, i wesoła i głośna, więc chyba to też jest jak gdyby gdzieś tam w moim życiu, chociaż lubię też pójść do lasu i się wyciszyć. Lubię sobie też pójść samemu gdzieś na spacer. To z tą piękną kobietą, z którą pokazałeś się na festiwalu filmowym w Gdyni na czerwonym dywanie, jesteście do siebie bardzo podobni? Czy różnice was do siebie przyciągają? I gdzie się poznaliście, jeżeli to można ujawniać? Słuchaj, no, cenię sobie prywatność i razem cenimy, ale też lubię mówić o czymś, co jest piękne i, i czego doświadczam, i nigdy się tego nie wstydzę i nigdy się nie boję mówić o kimś, kogo kocham i z kim. Dobrze mi jest w dobrym i złym momencie, ale na szczęście moja narzeczona jest silna i na szczęście chyba potrafi mnie okiełznać, jeśli mogę tak powiedzieć. Nie jest związana z branżą i myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre dla mnie i dla niej. Mimo, że ja nigdy nie konkuruję w związku. Natomiast to jest dla mnie niesamowite, że ja się mogę od niej tyle rzeczy uczyć, jak gdyby spoza naszej branży. Ona zajmuje się wspaniałą rzeczą słuchaj, bo, bo to są sprawy związane z finansami, sprawy związane z regulacjami europejskimi wchodzącymi wdrażaniami procesów finansowych do banków, do księgowości, do, do, do różnych takich instytucji finansowych, więc to są rzeczy dla mnie abstrakcyjne. Ale marzę o tym, żeby zagrać kiedyś takiego gościa, wiesz, związanego z taką branżą, bo to jest dla mnie niesamowita naprawdę branża, wiesz, w ogóle bankowca zagrać kiedyś, zagrać coś takiego jak Wilk z Wall Street, wiesz, Trochę widzisz, od, od, odbiegam od, od Twojego pytania, ale rozwijam te pytania sobie w głowie, bo od razu mi się jak gdyby to jedno na drugie gdzieś tam nakłada. Nie przeszkadzają mi te wycieczki, ale chciałabym, żebyś powiedział mi, bo wspomniałeś w jednym z wywiadów, że najważniejsze w życiu jest to, żeby na koniec dnia mieć kogoś, z kim można usiąść i przegadać to wszystko, co się wydarzyło. Czy właśnie twoja narzeczona jest tą osobą, z którą siadasz wieczorami i przegadujesz wszystko to, co ci się w życiu przydarza, i jest tym twoim głosem doradczym, tym wsparciem? Tak, tak, to jest. To, to, to jest ewidentnie, to jest naprawdę, tak jak, tak jak powiedziałaś, jest. Jest i, i wspiera, i wspieramy się wzajemnie. Bo nie ma co się oszukiwać, życie z artystą jest trudne, zwłaszcza jest. z y, artystą, który źle znosi krytykę, a ty ja się nie przy, przyznałeś artystą. do tego, że tak właśnie jest w twoim przypadku. Nie jestem artystą, w sensie nie lubię, jakby to powiedzieć, żeby zabrzmiało też jakoś źle, ale żeby powiedzieć, o co mi chodzi, w sensie... Um, Wiesz, też znowu zdanie, które też gdzieś formułowało mnie i buduje mi ten fundament, mimo że nie, nie rozumiem go do końca jeszcze. No, artystą się nie jest, artystą się bywa. To Zapasiewicza szkoła. No tak. I Herbert. I przecież jego zdanie, życzę wam trudnego życia, bo tylko takie godne jest artysty. Idź, bo tylko tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Wiesz, te, te filozoficzne rzeczy, ja, które, które sobie gdzieś tam... Pielęgnuje w swoim życiu, powodują to, że właśnie na taką informację, jak podałaś, że ciężko jest żyć z artystą, no tak, tylko że ja jestem człowiekiem, jak gdyby ja lubię zakładać, wiesz, codzienność. W swoją zakurtkę, za a nie, że jest, jestem aktorem, ja teraz będę mojej narzeczonej w domu grał, ja będę jej mówił mądrości płynące ze sceny, jak po prostu Hamlet przeżywający największe wiesz, dramaty. Jakby, oczywiście lubię mówić o swoim zawodzie w domu, lubię mówić o tym, że ostatnio miałem próbę do, do, do nowego dubbingu i mam nadzieję, że to zdobędę i ostatnio byłem w Jezioranach i też tam, ale nie zarzucam jej tego, bo mamy tyle Tyle ciekawych chwil do omówienia w życiu, do jak gdyby zdobycia czasu dla siebie, i też ja wiem, że ja jestem osobowością, która może trochę za bardzo przekraczać granice drugiej osoby, zarzucać sobą, mimo że mam dobre intencje, ale niechęci. No to wiesz, dobrymi chęciami piekło. A intencje mam dobre, co nie zawsze jest czytane dobrze, ale tutaj myślę właśnie, to są te rozmowy, gdzie, gdzie sobie budujemy te nasze światy i ten nasz wspólny świat. A dzisiaj naprawdę no, świat pędzi niesamowicie. Gdyby ten czas się, mam wrażenie po prostu, jakby, nie wiem, tak jak w tym, jak w tym dowcipie jest, że yy, yy, wentylator chodzi w domu i ktoś patrzy na wentylator i mówi: Zatrzymajcie ten zegar. No bo no, mam takie wrażenie, wiesz, po tych dwóch latach, że e, miałem przez moment takie wrażenie, że nam się świat zatrzymał i nagle, nie wiem, my chcemy nadrobić coś, nadgonić jakiś stracony czas, zrewanżować sobie czas, którego nie ma już, który minął, i, a może za mało świadomości mamy położone na to, co się dzieje dzisiaj, teraz, co się dzieje, jak stąd wyjdę. E... Pamiętasz, kiedy spotkaliśmy się podczas wakacji... Oboje w pewnym sensie narzekaliśmy na obecny kryzys wartości. Zresztą nie wszystkim on przeszkadza. Wiele osób uważa, że świat się po prostu zmienia hmm. i trzeba za tymi zmianami w jakiś sposób podążać. A chciałabym, żebyś powiedział, co w tym upadku wartości ciebie boli najbardziej. Chyba nie pójdę aż tak daleko upadek wartości, bo yy, przebywam z ludźmi, którzy pielęgnują wartości. Więc y, chyba kwestia jest tego, żebyśmy zobaczyli ludzi, którzy te wartości mają, jeśli mamy poczucie, że ich nie mamy my sami. Natomiast y, boli mnie chyba to, że po prostu tak łatwo się oceniamy. tak łatwo y, krytykujemy kogoś, kto jest inny, kto pielęgnuje może pewne właśnie tradycje czy korzenie, czy się ich nie wstydzi, bo rodzicemu tak powiedzieli i tak go wychowali. Na pewno w tym dzisiejszym chyba tak mi się wydaje, konflikcie, nawet który teraz obserwujemy, jest bardzo ważne bezpieczeństwo wyrażania swoich uczuć i rozmowa o tych uczuciach. Wydaje mi się, że zapominamy rozmawiać o uczuciach, że zapominamy rozmawiać o emocjach, że oddajemy to komuś innemu, że oddajemy to kciukom. Kciuk A ty rozmawiasz dzisiaj. o uczuciach? Rozmawiam. Rozmawiam. Lubię rozmawiać o smutku, o radości, o szczęściu, o tym, co mnie boli, co mnie dotyka, co mnie cieszy, co mnie martwi, co mnie smuci. Ja sobie zawsze taki przykład podaję, że kiedyś się opowiadało dowcipy. Ja uwielbiam opowiadać dowcipy. A dzisiaj masz mem. No weź opowiedz mema, nie? Ja z Tomkiem Kotem często rozmawiam. Uwielbiam z Tomkiem rozmawiać. Znaczy często, no jak, jak jest szansa, bo też jest zapracowanym człowiekiem. Ale... Uwielbiam, widzisz, pielęgnację tego świata w teatrze. Na przykład, to zawsze było tak, że siadaliśmy w bufecie i rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o właśnie o sztuce, czy o filmie, czy o tym, co jest na, za oknem, komentowaliśmy to, co jest za oknem. Mieliśmy spory, mieliśmy różne zdanie, ale rozmawialiśmy. Mam wrażenie, że dzisiaj znowu wracamy, na szczęście, chyba do tego, że można mieć inne zdanie, że można myśleć inaczej. Co przez parę lat różnie było odbierane, że ktoś inaczej myśli, to już jest z tej yy, części stołu, a ktoś mówi tak, to chyba już jest z tej części stołu. Dzisiaj chyba to się weryfikuje, jak gdyby kto mówił jak i po co i dlaczego i jaki miał w tym interes. Niestety nawiązuje znowu do wojny. Mm, ale myślę, że to jest chyba ostatni dzwonek na to, żeby się jakoś nie wiem, odsknąć, obudzić. Zresztą dzisiaj też jak posłuchasz jak posłuchasz, nie Will Smith, no teraz głośny przecież o nim całe rozmowy są, tak? Za to, co zrobił i oceny, czy dobrze, czy nie, czy powinien, czy nie wiesz, no jesteś facetem, czy jesteś dzieckiem no, uderzasz kogoś, czy nie, czy możesz żartować z kogoś, czy nie ale widzisz, to, co się wydarzyło jest świetnym przykładem tego, że żyjemy w w świecie bez granic. No, A jakie jest twoje zdanie? No bo jeżeli komik ma pozwolenie na to, żeby żartować ze wszystkich, jakby nie pr przekraczać każdą granicę możesz. Jakby robić se jaja ze wszystkiego, bo ma takie przyzwolenie. Może już to będzie zaraz kliknięte miliardy la razy na całym świecie, no to Will Smith o tym wie. Przecież wie, że to będzie mem, wie, że to będzie później yy, na TikTok, na wszystkie social media i tak dalej, zrobione z tego, ale pamiętajmy chyba kurde o tym, że dostęp do tego mają ludzie, którzy dopiero kształtują swój świat emocjonalny, którzy dopiero kształtują swój świat norm, yy, nie wiem, przekraczania. Jeżeli dzisiaj ja to zobaczę, no to jeżeli ja, dzisiaj mój, moi rodzice pozwolą mi na to, żebym ja dzisiaj przeklinał i wyzywał kogoś, no to przecież to dziecko za 10 lat wyzwie rodzica. No, bo przecież jak ja mogę, no to czemu nie mogę tego do ciebie powiedzieć? I nie ma w tym nic złego, no bo tak nauczyłeś. No, wiesz, no ja pamiętam, jak ja powiedziałem do sąsiadki przekleństwo, to ja dostałem, wiesz, takie klapsy i taką karę, że ja przeprosiłem później. Poszedłem, przeprosiłem, wiedziałem, że źle. I nigdy więcej już tego nie zrobiłeś? I nigdy więcej tego nie zrobiłem. Nigdy nie powiedziałeś przekleństwa? Nie, do sąsiadki. No co. No co ty nie na no, przekleństwo powiedziałem, ale wiesz. Ale wiesz, że u mnie rodzice nie przeklinali? Ze trzy razy usłyszałem, jak moi rodzice przeklinają? No to wiesz, no to ja wolę takie życie. Naprawdę. I to nie jest żadna jakaś tam, nie wiem, wiocha czy wieje sandałem, no. Kiedyś to tak mi się wydawało, tak, że starzy tam, a co oni tam wiedzą, nie? Ja staram się być ostrożny we wszelkich komentarzach, we wszystkim, co dokładam, gdzieś, co wrzucam komuś, Komentarz. A, a, no. To, co przed chwilą mówiłeś, to jest też poniekąd odpowiedź na moje pytanie o tym kryzysie wartości w jakimś sensie. A jeśli mielibyśmy mówić o przyjemnych rzeczach, to powiedz, co ci sprawia przyjemność poza prowadzeniem samochodu. Mm. Bo to ci chyba sprawia przyjemność. <laughs> Bardzo. Mam trabanta nawet też. Trabanta? <laughs> no, remontuję go teraz, bo mi sąsiad za, za, zatarł. Będziesz nim jeździł? Będę latem. Jak chcesz, to cię przewiozę. Dwusów Osiem, 6 Przemyślę to, czy chcę. Może chce. No, tylko tam trzeba uważać, jak się hamuje, bo ma długą drogę hamowania, no i wielosezonowe mm, opony. Natomiast tak, no, oprócz tego przyjemności, ja lubię szukać sobie w życiu przyjemności. Nie lubię sobie odmawiać przyjemności. Przyjemności, które sprawiają mnie przyjemność i moim ukochanym przyjemność. Uwielbiam podróże. Mm, podróże są dla mnie ładowaniem energii, naprawdę. To jest doświadczenie... Też wyniesione z domu. Uwielbiałem jechać y, busem do dziadusia i jeść 4 km od przystanku do niego. Później jeździć z rodzicami na narty, za granicę. Później lecieć do Stanów. Ja uwielbiam latać samolotem, więc zbieram punkty. Jestem chyba <grym> najlepszym przykładem, jak można dać się wyrolować i zbierać punkty. Jeszcze mieć z tego satysfakcję. Ostatnio wracałem samolotem specjalnie przez Paryż, żeby zdobyć parę punktów więcej. No ale to takie tam. Ale jazda konno też mi sprawia przyjemność. Uwielbiam jeździć sobie konno. No, trabant i koń to mniej więcej ta sama prędkość. No, nie, koń wolniejszy. Widzę, że wierzysz w ten swój. No, jak ja nim kiedyś 110 jechałem. Restaurowany model. 110? No. Już to, chyba traband, iść, ale za ty, ale... to chyba trabant z silnikiem polo. Nie, no mówię ci, że słów, ale znasz się na no. Ty Lubisz samochody też. Widziałem tam na twoich profilach. No dobrze, skoro jest to podcast o porażkach i sukcesach, to zakończmy to może tym, że powiesz mi, co uważasz za swój największy sukces, a co uważasz za swoją największą porażkę. Największy sukces mój, to to, że się dostałem do szkoły teatralnej. I że ją skończyłem. Bo to ewidentnie jest coś, co trzeba przeżyć, jeśli się poważnie myśli o tym zawodzie. A porażkę. Hmm. Uważam chyba za największą porażkę to, że, że często jeszcze nie uczę się na własnych błędach. Nie wiem, czy to mogę powiedzieć jako porażka. Że nie wyciągasz wniosków. Że nie wyciągam wniosków. Nie zawsze wyciągam wnioski. O. Często wy, jakby oceniam za, za szybko kogoś. Gdyby chcę, często chcę mu komuś podać radę, dobrą radę. A może to właśnie ktoś poczeka, aż ten ktoś ci powie, nie? Najpierw o co chodzi, a dopiero. Podaj jakąś radę, albo w ogóle pomóż mu, jak on będzie chciał Twojej pomocy. Ale to byś oceniał jako swoją porażkę? Nie, nie jako porażkę, ale takie coś, co powtarza mi się błąd. O, bo mm -hmm. powiedziałaś o tym powtarzalności. Yy, wiesz, często chcąc zrobić dobrze, możemy zrobić komuś źle. Ja chyba często chcę komuś zrobić dobrze, a, ale też się tego uczę, uczę. Nie wiem, czy też porażkę. Czyli dajesz ale... odpowiedzi na pytania, które jeszcze nie zostały zadane. Tak, możliwe. Chcąc zbyt dobrze, możemy zaszkodzić komuś. Ja czasem chcę zbyt dobrze. Rozumiem. Czyli lepsze wrogiem dobrego. No, no, tak. I nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Nie? I, I chcesz pomóc, nie pomagać. Ale uczę się tego tak, jak uczę się asertywności. Też odmawiania, mów, powiedzenia nie. I wydaje mi się, że to jest ważne w życiu mówić nie. Cieszę się, że w przypadku mojej propozycji powiedziałeś tak, <laughs> że się zgodziłeś. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Jest coś, czego nie powiedziałeś, a chciałeś powiedzieć? Tak. No, co? No nie powiem. No, powiedz, czy no, masz szansę? Nie, bo jeszcze mnie kiedyś może zaprosisz za 10 lat i powiesz wtedy, a co było takiego, co nie powiedziałeś? A jak, jak wyobrażasz sobie w ogóle siebie za 10 lat? No, widzisz, to jest dobre pytanie. Lubię sobie to wyobrażać, lubię sobie stawiać te cele i te nie plany, ale takie właśnie punkty marzenia na przyszłość. Bardzo bym chciał, to już powiedziałem, uczyć w szkole, bardzo bym chciał być producentem i widzę siebie jako producenta. Jest tyle rzeczy do zrobienia na świecie, i ja bym bardzo chciał to robić związanych z ekologią, z zbudowaniem świadomości. Chyba tak siebie widzę, że, że gdzieś tam będę mógł fizycznie zaciągając rękawy i mobilizując, jak gdyby środowisko i aktorskie i w ogóle ludzi do tego, żeby chyba dbać nie tylko o siebie, nie tylko o zwierzęta, ale zwłaszcza chyba o planetę po prostu naszą. Marzenie o zagraniu Jamesa Bonda już nie jest aktualne? Jest aktualne. Nawet widzisz, to jest ciekawe, bo ostatnio spotkałem się z reżyserem Jamesa Bonda, Fukunagą, Fukunaga, rozmawialiśmy sobie o, o Bondzie jego, a z Linus, Linus zdjęcia, operator filmowy, ten ostatni z Craigiem film, a później spotkałem się z jednym z ludzi, którzy będą prawdopodobnie robili kolejnego Jamesa Bonda. Wiem, że się narażę, mówiąc to, co powiem, ale... Nie oglądam Jamesa Bonda, nie lubię tego o. filmu Jeśli ty zagrasz Jamesa Bonda To będzie pierwszy błąd, na, na którego pójdę I obejrzę od początku do końca Dobrze Dobrze, może się kiedyś stanie Ja lubię marzenia, które są marzeniami spełnionymi Ale bardziej lubię te marzenia, które się nie spełniają chyba One gdzieś tam nas prowadzą jeszcze dalej Uczą pokory Tak, tak No to my niepokornie Niepokornie Zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, a Państwa zachęcam do słuchania kolejnego odcinka na platformach podcastowych no i do usłyszenia.